jak zawsze zaczynamy zbiórkę, musimy się przywitać. To zuchy ładnie stają i skrzaty też. Ale też przywitamy się, że gotowi. Stanimy w koło i wesoło hasło zaśpiewajmy swe. Czuj, 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 czuj. Stanimy w koło i wesoło hasło zaśpiewajmy swe. Czuj, 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 czuj. Stanimy w koło i wesoło hasło zaśpiewajmy swe. Czuj, 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 czuj. Zuchy? 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 Skrzaty? Zaraz tu odblokujemy kogoś, żeby było was słychać. Maja z Oliwią, odblokujcie swój głośny mikrofon. Widzę, że Maja próbuje. Oliwia jest. Skrzaty? Duże serduszko. Skrzaty? Duże serduszko. Skrzaty? Duże serduszko. Słuchajcie, ja tu widzę, że jest duch z gitarą. No jest druh, ale bez gitary, bo nie dojechała jeszcze z Polski. No to nic. Moje zuchy i skrzaty będą słuchać druhny Igi. Druh Robert bardzo żałuje. No to druh, na następnym razem będzie piosenka, ja ci potem wyślę jaka. A my śpiewamy gotowi? Jedna łapka, druga łapka, ja jestem na jedna nóżka, druga nóżka, a tam jest mój zadek. Lubię miodzik, kocham miodzik, zabieram go pszczółkom. Jedną łapką, drugą łapką, albo ciągnę rurką. Uwaga, szybciej! Jedna łapka, druga łapka, ja jestem niedźwiadek. Jedna nóżka, druga nóżka, a tu jest mój zadek. Lubię miodzik, kocham miodzik, zabieram go pszczółkom. Jedną łapką, drugą łapką, albo ciągnę rurką. I jeszcze szybciej. Jedna łapka, druga łapka, ja jestem niedźwiadek. Jedna nóżka, druga nóżka, a tu jest mój zadek. Lubię miodzik, kocham miodzik, zabieram go pszczółkom. Jedną łapką, drugą łapką, albo ciągnę rurką. Jeszcze szybciej. Jedna łapka, druga łapka, ja jestem niedźwiadek. Jedna nóżka, druga nóżka, a tu jest mój zadek. Lubię miodzik, kocham miodzik, zabieram go pszczółkom. Jedną łapką, drugą łapką, albo ciągnę rurką. Pięknie. Zmęczyliście się trochę? To musimy się jeszcze nauczyć jednej piosenki. Ja myślę, że skrzaty powinny ją zdać, ale zuchy też, bo na naszym ostatnim kominku ta piosenka była. Tą piosenką skrzaty zaczynają swoją zbiórkę. To najpierw bym chciała, żebyście posłuchali. Czekajcie, niech duchna tylko włączy. Słychać? Słychać tam wesoły śpiew, tu się śmieją skrzaty. Kto się śmieje, ty i ja. Kto się śmieje, ty i ja. Pośród tam, pośród drzew, lubią małe nóżki. Słychać tam wesoły śmiech, tańczą krasnoludki. Tup, 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 od sasa, to tak tańczy ty i ja. Tup, 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 od sasa, to tak tańczy ty i ja. Słuchajcie, to jak było, było słychać czy nie było słychać? Było słychać. A to skrzaty i zuchy wstają? Najpierw jest pośród traw, pośród drzew i pokazujemy małe chatki. To musimy słuchać, jak będziemy słowa naszej piosenki. Duch na desa, jak słychać, to pokaż mi kciukiem do góry. Pośród drzew, krasnoludku chaty, słychać tam wesoły śmiech, to się śmieją skrzaty.
Hi, 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 ha, ha, ha. Kto się śmieje, ty i ja? Hi, 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 ha, ha, ha. Kto się śmieje, ty i ja? Pośród traw, pośród drzew, tupią małe nóżki. Słychać tam wesoły śmiech, patrzą krasnoludki. Hi, hi, tu, hop, sa, sa. Kto tak tańczy, ty i ja? Tuk, 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 hop, sa, sa. Kto tak tańczy, ty i ja? Łatwe było? Tak? To dacie radę teraz sami? To spróbujemy jeszcze raz razem. A ja będę patrzeć, kto dostanie, bo pamiętajcie, że jak robimy nasze gwiazdki i grzybki, to wodzowie sprawdzają, kto jak śpiewa i dają punkty. I mimo, że was dobrze nie słychać, to każdy z nas patrzy, jak wy tam fajnie tańczycie. Jak się zgadzacie, to pokażcie mi figielka. Super. To uwaga. Zaraz będzie ta piosenka nasza. To jest Majka i Oliwka. Zaraz włączymy naszą skrzatową. Uwaga, przygotowani. Najpierw jest pośród traw. No, Anielka i Gabyś pięknie tańczą i Dominik pięknie. Uwaga. Kto się śmieje, ty i ja? Hi, 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 ha, ha, ha. Kto się śmieje, ty i ja? Pośród traw, pośród drzew, kupią małe nóżki. Słychać tam wesoły śmiech, tańczą krasnoludki. Tup, 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 sa, sa. Kto tak tańczy, ty i ja? Tup, tup, tup. Kto tak tańczy, ty i ja? Pięknie, co myśli komenda? Ktoś się może włączyć, żeby coś powiedzieć. Co myśli komenda? Jak oni sobie poradzili z tą piosenką? Druchowek pokazuje kciuka do głowy. Druchna Agnieszka kiwa głową, że brawo. Ja już umiem język migowy, bo czytam z ust druchny Agnieszki. Druhna Kasia się uśmiecha. Druhna Teresa się też uśmiecha. R-A-W-O. Druh Robert próbował zrobić okrzyk. Brawo dla Druha Roberta. Słuchajcie, było wspaniale. Tylko Druhna Teresa nic nie widziała. O, bo Druh nie musimy na pewno. Słuchajcie. Jest nagrane, to zobaczy, że jest pięknie nagrane. Słuchajcie, mieliśmy naszą skrzatową piosenkę, były zuchowe. Ja mam dla was pewną grę. Chciałabym, żeby każdy z was przyniósł coś, co się zaczyna na literkę s i na literkę z. Każdy musi coś przynieść, co się zaczyna na literkę s i literkę z. Zęby. Zuzia, masz tu zęba w swoim. Serio? Gdzie zebrali takę z i takę z. Tam widzę sałatę. Zegar już jest. Super. To trzymajcie w ręku. Będą wam potrzebne te dwie rzeczy. S i z.
Snack. U skarpetki są? Snack. Snack, super. Ząbek! Ząb, kto tam ząbka ma? No, ale ciekawe, jestem to pewnie wróżka zębuszka teraz musi przyjść do tego ząbka. Już przyszła. I nie zabrała ząbka, zostawiła? Mamy ząbki. Oj, sól jest. Super. Czy komenda też ma? Zegar. Zegar. No to jak nie macie, to szybko musicie napisać z Izy. Moje. Słomki. Słomki, super. I zegar. I zegar. Widzę, że niektórzy mają małe zegary, niektórzy mają duże. A te skarpetki to macie czyste? Czyste te skarpetki? To ja daleko, ale u mnie było widać, że nieczyste. Słuchajcie, wszyscy już są, ja tu patrzę, czy wszyscy są. Wrócili. Irenka, co tam masz, pokaż. Mam zeszyt. Zeszyt, no pięknie. To teraz uwaga, zagramy w grę. Ja wam coś pokażę, a wy musicie odgadnąć, czy to coś należy do zuchów, czy do skrzatów. Jak należy do zuchów, to pokazujemy coś, co się zaczyna na literkę z. A jak do skrzatów, to do literkę s. Super, to spróbujemy. Uwaga. To takie ciężkie pytanie. No, do kogo należy duch Neiga? Do zuchów czy skrzatów? Obydwa, brawo dziewczyny, to było takie sprawdzające. Uwaga, mamy pierwsze. Zuchy czy skrzaty? Do skrzatów. Pewnie to jest nasze serduszko. Jak skrzaty przyjdą na pierwszą zbiórkę, to zapoznają się z prawem zuchowym, czyli dzisiaj mamy naszą pierwszą zbiórkę. I potem muszą być jeszcze na dwóch zbiórkach, żeby dostać swoje serduszko z pomponami i przyczepią je na swojej, Basia, na czym przyczepią? Na swojej szafie. Czy mamy jakieś nowe skrzaty, co do nas przyszły? Jak są, to te skrzaty pomachają do nas. Ja wiem, że są, jest trójka, jest Irenka i Marta i jest jeszcze Kacper. Mamy trójkę nowych skrzatów, to ja jestem ciekawa, kiedy oni dostaną takie serduszko. Muszą też spełnić swoje zadania. Brawo. Teraz uwaga, następna zagadka. Do kogo należy ta chusta? Skrzaty czy zuchy? Zuchy, oczywiście, że tak. Nowe zuchy, jak przychodzą, to też muszą być na trzech zbiórkach, zaśpiewać kilka piosenek, znać prawo zucha i wtedy oficjalnie dostają swoją chustę. Skrzat, jak przestanie być skrzatem i przychodzi do zuchów, to też będzie zdobywał taką chustę. Ale mam dla was podchwytliwe pytanie. Jak będziecie wiedzieli, do kogo należy ta chusta, to trzeba przynieść przedmiot, który zaczyna się na tą literkę tych osób. Do kogo należą te chusty? Komenda. Nie, komenda. Nasza komenda ma takie zielone krajki. Harcerze i harcerki? No, ale co trzeba przynieść? Coś na tą literkę. Jezu, pięknie. Chusteczka. Chusteczka, herbata. Tam już napisane pięknie. No, my mamy hamamak.
hamaku. Pięknie, słuchajcie, a powiedzcie mi, jak myślicie, którą chustę noszą harcerze? Zieloną. Zieloną. A harcerki? Niebieską. Niebieską. Tu druhna Iga ma trochę inną, bo ma chustę kaszub, ale nasze druhny z Mentestaru, nasze brzozy też mają niebieską chustę. Dobrze mówię, druhna Agnieszka? Masz taką chustę w domu? Tak, właśnie teraz szkoda, że druhna mi nie powiedziała, bo bym ją przygotowała. Ale jest ciemnogranatowa, tak. Ciemnogranatowa. Taka, taka. No, tak, ciemna. Tak. To słuchajcie, a czy są jakieś zuchy, co zdają teraz na trzecią gwiazdkę? Są. I czy wy byście niedługo chcieli dostać taką chustę? No, to ja jestem ciekawa, czy wam się uda. Ja myślę, że tak, ale to zobaczymy, bo jeszcze was czeka wasz bieg. No i to pasowanie tym mieczem. A słuchajcie, miecz przyjechał do mnie z Penrose. Już jest u mnie na górze w biurze. Także ten miecz czeka na wasze pasowanie. Słuchajcie, następna rzecz, którą ja tu mam. O, takie mam. Taki pompon. Do kogo on należy? Krzaty. Skrzaty. Pięknie, skrzaty. A, a takie znaczki? Zuchów. Pięknie, nasze zuchy. A słuchajcie, a z tym pomponem, co druhna robi z tym pomponem? Gdzie jego nosimy? No, Gabrysia nam, Ola nam powie. Na serduszko. Na, o, serduszko mamy nasze, na naszej szafie, a nasz pompon mamy na brecie. Jak przychodzą skrzaty do naszej gromadki, dostają taki pompon. Czyli ja myślę, że już niedługo, jak dziewczyny zdobędą to swoje serduszko, to dostaną z serduszkiem, dostaną też pompon. A co się dzieje z tym pomponem, jak skrzat już odchodzi od zuchów, od skrzatów i idzie do zuchów? Odcinamy. Druhna obcina i wtedy trzeba stać prosto, bo jak się ktoś ruszy, to druhna może trochę włosów też obciąć. Nie? Już raz próbowałam. Obcinamy! Ale nie wyszło mi. Fryzjerka ze mnie nie dobra. Słuchajcie, a czyja to jest? Druhna obcina. Druhna obcina. A tutaj nasz ogrodnik z krzatów. Tak, to jest guziczek. Ogrodnik krzatów. Zgadza się. A tutaj ta sprawność do kogo należy? Wesołek. Należy do zuchów. To są guziczki skrzatowe, a to nasze sprawności zuchowe. I skrzaty, i zuchy zdobywają swoje guziczki sprawności, wykonują zadania. A kto się ostatnio uczył takiego szybkiego? Zuchy. Zuchy. I czy pamiętają zuchy ten szybko? Tak. No to potem sprawdzimy. Słuchajcie, to wy wszystko wiecie. No to ja jestem ciekawa, czy druhna Agnieszka Szepan ma włączony mikrofon? To szybko włączy druhna? Mogę sprawdzić, tata? Druhna ma włączony już? To druhna Agnieszka, my poprosimy dwóm tańczyć. Zobaczymy, czy skrzaty i zuchy pamiętają, jak się tańczy, dwóm tańczyć. Trzeba złapać partnera. Ja już swojego też mam. I druhna Agnieszka nam głośno zaśpiewa piękno. Okej, okay, gotowi? Dwóm tańczy się zachciało, 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 lecz im się nie udało. Pali, pali, pali. Kłócili się ze sobą, ze sobą. Sobą. Ja nie chcę tańczyć z tobą, fali, fali, falo. Poszukam se innego. Tańca za bliższego, fali, fali, falo. Dwóm tańczyć się zachciało, zachciało, zachciało. Lecz im się nie udało, fali, fali, falo. Kłócili się ze sobą, ze sobą, ze sobą. Ja nie chcę tańczyć z tobą, fali, fali, falo.
Pięknie było. Słuchajcie, a czy jest z nami Zuch Nela i Adelaida? To szybko włączę mikrofon. Tak, tutaj. Włączony mikrofon? Taka mama mi cię takie. Halo, halo. Uwaga, powoli, powoli, zaczynamy powoli. Taka mała Mici, taka mi się spodobała. Takie wielkie pióro miała, ona taka mała. Taka mała, takie pióro, takie pióro, taka mała. Taka mała, takie pióro, takie pióro, taka mała. Taka mała Mici, taka mi się spodobała. Takie wielkie pióro miała, ona taka mała. Taka mała, takie pióro, taka mała. Taka mała, takie pióro, taka mała. Jeszcze szybciej. Takie wielkie pióro miała, ona taka mała. Taka mała, takie pióro, taka mała. Taka mała, takie pióro, taka mała. O, coś się Duch Naiga pogubiła w tej piosence, słuchajcie. A pokażcie mi, czy wy wszyscy... O, jakby nam się zbiórka wyłączyła, to trzeba jeszcze raz kliknąć w guziczek. Wspaniale, Nela. Słuchajcie, a czy wy wszyscy macie mundury dzisiaj na sobie? To pokażcie, jak ładnie wyglądacie w tych mundurach. Pokaż swój mundur, Kaja. No pokaż. Pokażcie, jak ładnie wyglądacie w swoich mundurach. A pokażcie, no Agnieszka się tam uśmiecha. A pokażcie mi, gdzie jest wasza chusta u skrzatów, u zuchów. A gdzie jest szafa u skrzatów? A gdzie jest u zuchów słoneczko albo wilczek? Na waszym mundurze. Pięknie. A gdzie jest u skrzatów znaczek skrzata? Nie musisz zostawić. A gdzie są u was sprawności u zuchów? Gdzie są u was sprawności? Pokażcie mi wasze sprawności przyszyte. Ja bym chciała zobaczyć. Pięknie. Ja. A gdzie są u skrzatów ich guziczki? Pięknie na szafie. Słuchajcie, to wy wszystko wiecie, to teraz sprawdzimy, czy komenda ma swój mundur dzisiaj? Zuchna Teresa ma, Zuchna Kasia ma, Zuch Robert ma, tu Zuchna Agnieszka ma. O, ale druga Zuchna Agnieszka nie ma. Słuchajcie, ja myślę, że muszą być baranki. Co wy na to? Zuchna Agnieszka to takie dwa baranki z dzwoneczkami. A my liczymy, uwaga. Jeden. Dwa. Pięknie. To chyba Zuchna będzie pamiętać teraz, żeby ten mundur zakładać, co? Ale ja mam dla zuchów i skrzatów zagadkę. Komenda też może brać udział. Nasza zagadka. Były już zagadki, co należy do zuchów i skrzatów. A teraz będzie zagadka o tym, o kim jest mowa. To dobrze byłoby, gdybyście mieli kartkę papieru, żebyście mogli napisać odpowiedź. Ja muszę... O, Gabrysia się. Czemu ja nie muszę? Jak jesteście gotowi, to pokażcie mi figielka. Nowe skrzaty jeszcze mogą nie wiedzieć odpowiedzi, ale myślę, że Druhna Agnieszka będzie znała odpowiedzi. No zobaczymy, sprawdzimy jej wiedzę też. I myślę, że Kuba pomoże Kacprowi też. Uwaga, pierwsze pytanie, takie łatwe. Kto u nas w gromadzie gra z wodzów na gitarze?
Trzeba napisać i pokazać kartkę. Zobaczymy, kto dostanie jeden punkt, a kto dwa punkty. Andrzej. Czy tylko? O, tu są dwa punkty dla Zuzi i Karoliny i Kacpra. I dla Zuzi też dwa punkty. I dla Uli, Eli, Kingi. Duch na wymieni wszystkich imiona. Super, to te zuchy, co napisały z krzaty dwa imiona, są dwa punkty, a kto napisał jeden, to jeden punkt. Uwaga, następne pytanie. Kto zawsze, jak robimy zdjęcie, zamiast wołać, żeś mówili cheese, to mówi Chelsea. Kto to taki zawsze tak woła, zamiast cheese, to mówi Chelsea. Brawo, druhna Agnieszka, wy też macie punkty. Brawo, zgadza się, to nasz druh Tadzio, pięknie. Druh Tadzio. Pięknie, uwaga, następne pytanie. Zobaczymy, czy będziecie gotowi. Kto jest najwyższy z naszej komendy? Zuchna Kasia mówi, że ona, ale to chyba nie jest Zuchna Kasia. Najwyższy, najwyższy. No ja bym chciała być najwyższa, ale to też nie jestem ja, chyba że założę szpilki wysokie. Zgadza się, druh Andrzej. Pięknie. Uwaga. Następne pytanie. Gotowi na następne? To jeszcze widzę odpowiedzi. Pięknie. Następne pytanie. Kto zawsze u nas w gromadzie zbiera pieniążki? Która druhna albo druh zawsze zbiera pieniążki, jak mamy zbiórki? Podpowiem, że to nie ja. Zgadza się, druhna Agnieszka. A słuchajcie, kto był w naszej wirtualnej kolonii, to będzie wiedział. Kto zaspał na gimnastykę? Która druhna albo druh zaspała na gimnastykę? Brawo, Wiktoria i Kuba. O nie, druhna Agnieszka wstawała zawsze na gimnastykę. Zaspała na gimnastykę druhna Teresa. Słuchajcie, a kto od nas, z naszych wodzów, gotuje nam pyszne obiady na naszych koloniach? Druh Wojciech! I kto jeszcze? Będą trzy punkty. Dorota, bo nie. Druhna Dorotka, druh Wojtek i druhna Maja. Maja. Słuchajcie. Maja. Pięknie, chórem było. Jeszcze jedno pytanie. Jakich imion jest u nas najwięcej w komendzie? Agnieszka. Zgadza się i zawsze jest problem, bo się wszystkie odwracają, albo żadna czasami, nie? Uwaga, jeszcze jedno pytanie. To takie podchwytliwe, ciekawe, komu się uda. Kto od nas z komendy ma syna, co jest harcerzem, ale już teraz rzadziej jest na zbiórkach, bo pracuje, i ma córkę, co jest u nas w zuchach i nosi okulary? Mieszka? Która druhna albo druh?
Ogniska Jędrzej? Tam są podpowiedzi. Ja widzę, że podpowiedzi cały czas są podawane. Kasia? Druhna Kasia, zgadza się. Słuchajcie, to wy wszystkich znacie. Ja się bardzo cieszę, że pamiętacie naszą komendę. Ja mam nadzieję, że już niedługo się spotkamy na zbiórce. Na razie jeszcze chwilowo nie możemy się spotkać ani w parku, ani w naszej sali, ale mam nadzieję, że niedługo nam się już uda. Jak się spotkamy, to będziecie wiedzieli, że jak druhna powie, że skrzaty dzisiaj idą do druhny Kasi, to wszystkie skrzaty pobiegną do druhny Kasi. A jak druhna powie, że odważni idą do druhny Agnieszki, to wtedy odważni pobiegną do druhny Agnieszki. A słuchaj. No właśnie, bo druhna Agnieszka trzepa, to czasami przychodzi później, bo zbiera te nasze pieniążki, ale jej też damy szóstkę. To ja się cieszę, że wiecie, zaraz się rozłączymy, to połączymy się za chwilę jeszcze raz, ale już potem tak szybko, bo jeszcze druhna wam musi coś powiedzieć o waszych gwiazdkach. Te punkty, co dostaliście, trzeba... To są gwiazdki, to sprawne, ciągle jakieś no. Raz, dwa, trzy. Dzielne zuchy. Pięknie, słuchajcie, jak najbardziej pasuje, bo my dzisiaj rozmawiamy o naszych mundurach, jakie mają skrzaty, jakie mają zuchy. No właśnie, te nasze gwiazdki. Czy każdy z was już ćwiczył na wasze gwiazdki? I na guzicz, i na grzybki. Grzybków jest trzy. Mamy borowika, rydza i muchomora. Tu uwaga, ja zaśpiewam pierwsza, a wy za mną. Grzybek tu. Grzybek tu. Grzybek tam. Grzybek tu. A ja wszystkie grzybki znam. Ola, chodź. Tu borowik, a tam ryc. A muchomo, hi, hi, hi. Uwaga. Grzybek tu. Grzybek tam. Grzybek tam. Grzybek tam. A ja wszystkie grzybki znam. A ja wszystkie grzybki znam. Tu borowik, a tam ryc. Tu borowik, a tam ryc. A muchomo, hi, hi, hi. A muchomo, hi, hi. To teraz śpiewamy razem. Trzy, cztery. Grzybek tu, grzybek tu. A ja wszystkie grzybki znam. Tu borowik, a tam ryc. A muchomo, hi, hi, hi. Tu borowik, a tam ryc, a muchomo, hi, hi, hi. Jest ktoś odważny, żeby zaśpiewać tą naszą trudną piosenkę? Kto jest odważny? Zuchy mogą pomagać. U, jest tutaj odważna. Proszę bardzo, Ula, Kinga, Ela, Gosia. Ula, to tak trzymaj tą kartkę mi tam. No to słuchamy, Ula. Grzybek tu, grzybek tam, a ja wszystkie grzybki znam. Tu borowik, a tam ryc. Muchomor. A muchomor, hi, hi, hi. Pięknie, 10 punktów, Ula. Ula, Gosia, Ela. Ktoś jeszcze jest odważny?
Ola jest odważna. No to Ola, słuchamy. No Ola, musisz się od... O już, już cię słuchamy. Ja? No? Ja? No? Grzybek. A grzybek tu, grzybek tam, a ja wszystkie grzybki znam. Tu borowik. A tam ryc. A tam ryc, a muchomor hi hi hi. Tu borowik, a tu ryc, a muchomor hi hi hi. Pięknie. Wiktoria z Kubą się zgłasza, a potem Grucha Roberta, ekipa. No, Wiktoria i Kuba. Grzybek tam, a ja wszystkie grzybki znam. Tu borowin, a tu ryc, a muchomor hi hi hi. Borowit, a tu ryc, a muchomor hi hi hi. Pięknie, no duchowe ze swoją ekipą śpiewającą. A potem widzę, że tu Alicja ma gitarę, to chyba nam z gitarą zaśpiewa. Grzybek tu, grzybek tam, a ja wszystkie grzybki znam. Tu borowik, a tam ryc, a muchomor hi hi hi. Tu borowik, a tam ryc, a muchomor hi hi hi. Pięknie, no to Alicja, jesteś? Przed chwilą jeszcze była, bo jeszcze nam gitarę pokazywała. Tam. O, mama macha. Bo musicie dziewczyny włączyć mikrofon. Robert, patrz, będziesz miał pomocnicę. Ala chciała tylko się pochwalić gitarą, ale się wstydzi śpiewać. Może za parę zbiórek. Dobrze, to trzymamy za słowo. Robert się cieszy, będzie miał mógł to pomagać grać, nie Ruch? Chodź, albo Persiaka, no, dobra. Krzaty mają swoją piosenkę o grzybkach, ale zuchy też mają piosenkę o gwiazdkach. I to będzie wasze zadanie i zadanie Ducha Roberta. Ja wam jutro wyślę tą piosenkę o trzech gwiazdkach zuchowych i będę chciała, żeby każdy zuch i wodzowie nauczyli się tej piosenki na naszą następną zbiórkę. I sprawdzimy, jak wam pójdzie śpiewanie, czy tak samo wspaniale jak z krzatą. Ja jestem ciekawa, to ja wam potem wyślę tą waszą piosenkę o gwiazdkach, ale te gwiazdki zdobywamy je cały rok i potem zazwyczaj na kolonii mamy bieg na gwiazdki. W tym roku była kolonia wirtualna, nie mogliśmy się spotkać i dlatego nasz bieg na gwiazdki nie mógł być na kolonii, ale nasz bieg na gwiazdki odbędzie się też wirtualnie. Będą specjalne stacje z zadaniami. Niektóre stacje będą musieli z wami zrobić rodzice, jak Druhna będzie patrzyła przez Zoom. Niektóre będą na specjalnej grze, co Druhna Agnieszka powiedziała, że nauczy Druhnę Igę, jak się robi. Niektóre będą, że będziecie musieli wyśpiewać, a my wam będziemy dawać punkty. Będzie można się nagrać albo zaśpiewać, jak dzisiaj na Zoomie. Ale żebyście dobrze zdali te gwiazdki i grzybki nasze skrzaty, to będzie specjalna zbiórka. Dla tych wszystkich, co zdają trzecią gwiazdkę, czyli jest ich z nami taka tak naprawdę ostatnia zbiórka, zanim zostaną pasowani do harcerzy, a jest tych skrzatów z nami zaraz wam zuchów, co przechodzą, jest ich 11. Gdzie oni się mi tutaj schowali, słuchajcie? Przed chwilą tu byli, o już są. To jest Zuzia Wrzesień, Wiktor Skoczeń, Rafał Biegański, Mikołaj Szepard, Aaron Jarosz, Godlewski Nikolas, Kazup Amelia, Mandziuk Olo, Dobrowolska Amelia, Piotrowski Dominik i Marchowski Maja. Czy te zuchy niektóre są dzisiaj? Jak są, to muszą pomachać. Słuchajcie, czy wy macie swoją książeczkę, co wam Zuchna wysłała na maila trzeciej gwiazdki? No, widzę, że Druhowa dużo oczy otworzył, chyba gdzieś zgubił w mailach, słuchajcie. Ja wyślę jeszcze raz jutro tą trzecią gwiazdkę, dlatego że
wy już są, jesteście takie stare zuchy, że już nie potrzebujecie specjalnej zbiórki, żeby powtarzać te wiadomości, tylko wy od razu pójdziecie na bieg. I wasz bieg będzie specjalny, bo będzie ze mną i z duchną Teresą i z waszymi rodzicami. Dacie radę? Na pewno? Uśmiechy są? Super. To duchna wyśle, powtórzycie, ale ten bieg będzie zrobiony trochę śmiesznie. Także zobaczymy, jak wam pójdzie. Też go nagramy, żeby potem innym pokazać, jak nam fajnie poszedł bieg. A inne zuchy i skrzaty, zanim będzie wasz bieg, to musimy poćwiczyć na tą gwiazdkę. Dlatego każdy z was dostanie specjalny e-mail z zaproszeniem na zbiórkę Zoom z innym wodzem. Druhna Kasia będzie prowadziła jedną gwiazdkę, druhna Violeta drugą, druhna Agnieszka, druhna Dorota, druh Robert. Każdy będzie miał swoją gwiazdkę, powtórzy z wami szybko wiadomości i potem będzie wasz bieg. Wasz bieg też będzie śmieszny, będzie dużo zadań, ale z tymi zadaniami pomogą wam, nam też wasi rodzice. Także oni też dostaną od duchny taką kartkę. To jest ważna kartka, bo tu zobaczcie, są nasze symbole. Jest nasz herb, naszego chłopca. Także to bardzo ważna kartka i tam będą musieli rodzice wypisać pewne rzeczy i dać wam punkty. Ten zuch i skrzat, co będzie miał najwięcej punktów, dostaje nagrodę. Ale żeby zdać nasze gwiazdki, trzeba mieć więcej niż 3/4 naszych punktów. Także potem wam druhna policzy, że jak wszystkich punktów można zdobyć 100, to trzeba mieć tych punktów 70, żeby zdać. Dacie radę zdobyć? Ja myślę, że każdy da radę zdobyć te 100 punktów. Albo i nawet więcej czasami. Także będą takie specjalne zbiórki, żebyście mogli się przygotować do gwiazdek. No, druh Robert? Czas? Nie, machasz tylko do mnie, dobrze. Żebyście się mogli przygotować do gwiazdek. A trzecia gwiazdka, bo to już są takie stare zuchy, to już nie muszą się przygotowywać za długo, mogą sami w domu i tylko druhna się z wami połączy. W przyszłym tygodniu do was zadzwonię. Do was zadzwonię już w przyszłym tygodniu i będzie wasz specjalny bieg. A potem, jak zdacie ten bieg, to druhna was może odwiedzi albo dziś się spotkamy. I wtedy zdejmiecie już 75. Dziękuję, druh. Widać, że ja jestem pierwsza, druga klasa. Dlatego ja zuchy i skrzaty nie chacę, że chacę. I dlatego druhna Agnieszka zbiera pieniążki, nie ja. Wtedy zdejmiecie już swoją zieloną chustę i przez pewien czas zostaniecie bez żadnej chusty, dopóki nie zdobędziecie jej ani nie zdobędziecie jej UHCR czy UHCR. Mówię tak, jak ja mówię, ja przywiozłam, druhna Agnieszka przywiozła mi miecz z Penros, jest na górze nasza szabla, żeby mogła was pasować. Ale żeby was pasować, musicie zdać nasz egzamin. A pierwszy egzamin, żebyście dostali punkty, i żeby wam przypomnieć, to jest egzamin z piosenki. Ja bym teraz chciała, żeby nasze zuchy, co zdają na trzecią gwiazdkę ze mną teraz, szybko wybrały piosenkę. No, szybko, szybko, szybko. Włączyły mikrofon i zaczęły z nami śpiewać, a my im pomożemy. Nie. Amelka ma włączone. Amelka, jaką piosenkę śpiewamy? Polska Gola. Wiedziałam. No, to pokaż nam, jak zaczynamy. Piłka goni, albo my wygramy, albo oni, albo będzie dobrze, albo będzie źle. Piłka jest okrągła, bramki są nie. Polska gola, Polska gola, tata jest i piców wola. Polska gola, Polska gola. Taka jest kibicu wola, po zielonej trawce, piłka goni, albo będzie dobrze, albo będzie źle, piłka jest okrągła, bramki
Polska gola, taka jest i tu wola. Polska gola, Polska gola, taka jest i tu wola. No, następny skrzat. Zuch, zostań na trzecią gwiazdkę. No, szybko, szybko, włącza mikrofon i zaczyna śpiewać. No, jest Zuzia. To ma być zuchowa piosenka jakaś, tak? Tak jest. No. Nie. Na 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 na. Na 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 i o i o na 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 i o i o. Jak nasza zuchowa wiara, każdy się stara najlepszym być. Czy słońce świeci, czy deszczyk pada, czy uśmiechaj, to nasza rada. Na 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 i o i o na 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 na. Zuchowe prawo. A w paluszkach mamy. I ze wszystkim pomagamy. To do nas naj. Zuchowe prajcie, prawdziwy raj. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Super, to zobaczymy, będzie potem jeszcze jedne testy, ale szóstkowie dostali, szóstkowie, czyli te zuchy, które odchodzą od nas, dostały ode mnie specjalne zadanie. Ja nie powiem głośno, jakie to jest zadanie, ale powiem, że już dwa dostałam. Dostałam od Aroma i od Amelki. Więc teraz czekam na resztę tych zuchów, co będą pasowani, żeby wysłali do mnie to specjalne zadanie, żeby druhna to skleiła w całość i wyślemy reszcie, żeby zobaczyli, co wyście mieli przygotować. Już pomału kończymy naszą zbiórkę, więc ja chciałam wam przypomnieć, że zuchy dostaną specjalną piosenkę, której się trzeba nauczyć. I też zadanie mam dla was, żeby każdy zuch i skrzat rozwiązał rebus, co go druhna jutro wyśle. Jak rozwiążecie swój rebus czy szyf, to trzeba do mnie odesłać i ja wtedy dam punkty, czy było dobrze, czy nie. I wstawimy na naszą stronę. Druh Robert, pamiętasz, że masz się piosenki nauczyć? Pamięta. A czy trzecia gwiazdka pamięta, że musi powtórzyć trzecią gwiazdkę sama? Pamięta? Aaron, pamiętasz? Super, to się bardzo cieszę. A skrzaty pamiętają swoje zadanie? Żeby się piosenki o grzybku jeszcze raz nauczyć? Mama Ania kiwa głową, że nie, a Basia już zna piosenkę, nie Basia? To druhna jeszcze raz napisze potem słowa i będziecie mogli piosenkę ćwiczyć. A teraz się pomału pożegnamy i mam nadzieję, że niedługo się znowu spotkamy. Najpierw na Zoom, a potem na zbiórce w terenie. Słuchajcie, nie spotkamy się w parku, dopóki nas nie zwolnią i nie powiedzą, że możemy wyjść i bawić się w parkach sami z innymi naszymi zuchami, dobrze? Dlatego na razie jeszcze jesteśmy przez Zoom, ale mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się w parku i zaczniemy biegać po naszym parku i znowu będzie nas głośno słuchać na naszej harcówce. Zgadzacie się? Jak tak, to figielka pokazujemy. To uwaga. Zuchy? 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 Skrzaty? 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 Piosenka! Pięknie. Słuchajcie, ja bym zapomniała. Jeszcze jedna rzecz, zanim się połączy, pomachamy papa. Ja chciałam powiedzieć, że pewnie niektórzy widzieli zdjęcie na internecie, że gratulujemy naszej druhni Agnieszce, że zdobyła
następny swój stopień instruktorski i już ma teraz niebieską krajkę. Duże brawa dla druhny Agnieszki, wiemy wszyscy, biją duże brawa. I czekamy, aż reszta naszej komendy... Brawo, bravissimo. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że dostałam ważny e-mail, że nasza druhna Kasia też już ma otwartą próbę, żeby zdobyć, tak jak wy zdobywacie znaczek zucha i znaczek z krzata, druhna Kasia ma otwartą próbę, żeby zdobyć krzyż harcerski. To będziemy jej musieli w tym roku pomagać, żeby ją dobrze przygotować, żeby zdobyła krzyż harcerski. Pomożecie druhnie Kasi? Pomożecie? Jak pomożecie, to kciuki do góry. My. Super. To teraz się pożegnamy. I do zobaczenia na następnej zbiórce. Serduszko czułe, czuj! Do widzenia. Do widzenia.